Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego obchodzi swoje 25-lecie. Pamiętacie Państwo portal Nasza Klasa? Jej założycielem jest właśnie absolwent tego wydziału. To były wspaniałe czasy dla mnie. Tutaj tak naprawdę się wszystko zaczęło, jeśli chodzi o moją jakby taką całą karierę zawodową. Tutaj poznałem ludzi, z którymi założyłem naszą klasę. Później kolejną firmę to też są ludzie w większości z instytutu, te osoby, które zakładały właśnie tą kolejną firmę, więc dla mnie to są jakby niesamowite wspomnienia. Maciej podkreśla, że podczas studiów nie miał zbyt wielu sytuacji stresujących. Wszyscy bardzo, za bardzo otwartą głową podchodzili do egzaminów i do jakby sprawdzania wiedzy. Sam fakt, że można było na większości egzaminów mieć książki, pokazuje, że tutaj są w inny sposób prowadzone. Ja nie pamiętam, przynajmniej ja nie miałem żadnej takiej stresującej sytuacji, z tego co moi koledzy też nie. Wszyscy byli tutaj bardzo fair traktowani. Wydział Matematyki i Informatyki należy do najlepszych polskich ośrodków naukowych. Kształci znakomitych informatyków i matematyków oraz specjalistów w branży finansowej i bankowej. Możemy z dumą powiedzieć, że te 25 lat były bardzo udane, o czym świadczą zarówno takie bieżące sukcesy naukowe i dydaktyczne naszego wydziału, ale świadczą też o tym nasi absolwenci. Jako dziekan miałem niesamowitą przyjemność odbierania listów z gratulacjami od naszych absolwentów. Były wśród nich gratulacje z Microsoft Research, z Google Brain. Cieszymy się, że matematycy, będąc z nami, podtrzymują tą tradycję, którą wywodzimy z Lwowa, ale z drugiej strony, że ich młodsza siostra, czyli informatyka, rozwija cały czas przyszłość, a jej absolwenci należą do rozpoznawalnych nie tylko we Wrocławiu, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego na uroczystym posiedzeniu przekazał także władzom wydziału kopię oryginału listu, jaką profesor Hartmann przekazał swoim studentom w 1968 roku. Wskazał w nim, że to, co jest najważniejsze, to oczywiście nauka i dydaktyka, ale z drugiej strony, że uniwersytet troszczy się też o ten wymiar etyczny funkcjonowania i studentów, i profesorów. Życzymy kolejnych wspaniałych absolwentów Wydziałowi Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Echo 24, Marta Wrońska.